pierwsze trzeba pomóc dziecku, tak? Czyli trzeba ocenić taki uraz. Na pewno zabezpieczyć. Unieruchomienie takiej ręki urażonej jest bardzo na przykład ważnym elementem przeciwbólowym. Ręka poprawnie unieruchomiona może nie tyle nie boli, ile boli w stopniu, który pozwala dziecku na przykład komunikować się z nami. Po drugie, nie możemy pogłębiać urazu poprzez niewłaściwe postępowanie z urażoną ręką. I po trzecie, powinniśmy wiedzieć, w jakich sytuacjach wskazany jest bardzo duży pośpiech. W takich sytuacjach jak urazy z uszkodzeniem naczyń, uszkodzeniem nerwów, złamania otwarte i inne, otwarte rany rąk, powinniśmy w ciągu kilku godzin doprowadzić nie tylko do kontaktu ze służbą zdrowia, ale do wykonania zabiegu operacyjnego. Niestety wciąż jeszcze funkcjonują żrące substancje takie czyszczące jak spirytus, jak jodyna, barwniki, gencjana, merkurochrom, zieleń brylantynowa, więc przede wszystkim nie wolno takiej ręki zamazać, tak? Chodzi o to, żebyśmy mogli obserwować skórę, obserwować tkanki, ocenić żywotność. Trzeba zmniejszyć napływ krwi do takiej zranionej ręki. I teraz to, co jest ważne, krew spływa do serca, a więc uniesienie ręki to nie jest pozycja na tym blaku, tylko to jest pozycja velpo, czyli dłoń, powiedzmy, że mówimy o ranie dłoni, powinna znajdować się wyżej niż klatka piersiowa. Rękę, jeśli nie jesteśmy zawodowcem, po prostu unieruchamiamy w sposób bezpieczny i bardzo szybko staramy się dostarczyć takie dziecko do wyspecjalizowanego szpitala lub innego punktu pomocy medycznej. Natomiast ogromnie ryzykowne jest próba nastawienia złamania, czy na przykład nastawienia zwichnięcia, jeśli nie jesteśmy osobą doświadczoną. Podstawowym badaniem w urazach układu kostnego są zdjęcia rentgenowskie. Pokazują lokalizację i rozległość urazu w kościach i w stawach. W niektórych przypadkach, szczególnie przy planowaniu przedoperacyjnym, konieczne jest uzupełnienie o tomografię komputerową. Czasami konieczny jest rezonans magnetyczny, który dokładniej pokazuje chrząstkę, więzadła czy ścięgna.